Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W kolejnym filmie z tych styczniowych, maratonowych filmów podsumowujących cały zeszły rok. Dzisiaj podsumujemy moje cele, które wyznaczałam sobie rok temu w styczniu. Jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział albo jakimś cudem go ominął, tutaj Was do niego zapraszam. Mam nadzieję, że to podsumowanie pójdzie mi sprawnie. Mamy 4 kategorie, 18 w sumie odrębnych celów, które wyszły mi w tym roku raczej średnio, ale o tym za chwilę. Jeżeli jesteście zainteresowani tym filmem, zapraszam Was dalej do oglądania. I tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, tych celów w 2018 roku wyznaczyłam sobie aż 18, a na 2019 mam tych punktów jeszcze więcej tak naprawdę, z czego zrealizowałam ich, jak teraz sobie na szybko policzyłam, 10, więc z jednej strony nie jest źle, ale z drugiej strony wiem, że mogłoby być lepiej. Chyba realizacja celów z 2017 poszła mi znacznie lepiej, ale tu nie chodzi o to, żeby za wszystkie skarby świata faktycznie te cele zrealizować, ale starać się do nich dążyć i strasznie się cieszę, że te niektóre udało mi się zrealizować, w szczególności te związane z YouTube'em, z książkami i z innymi takimi rzeczami, więc żeby już nie przedłużać, zaczynamy od pierwszej kategorii. Oczywiście będę się posługiwała moim notatnikiem, w którym mam po prostu wszystko zapisane, żeby tutaj czegoś nie zdublować, czegoś nie pominąć i żeby to po prostu szło sprawniej. Pierwszą kategorią jest praca i studia. I tutaj miałam trzy cele. Po pierwsze, systematyczność i organizacja. I mimo tego, że nadal jestem kiepska w planowaniu, w organizacji, a w szczególności w systematyczności, to i tak zaliczyłam sobie ten cel jako zrealizowany, bo było to na pewno znacznie, jakby ta moja systematyczność i organizacja była znacznie lepsza niż na przykład w poprzednim roku, w 2017. W szczególności, że ja tą organizację i planowanie przeniosłam jeszcze na inne sfery swojego życia, nie tylko jakby pracę i studia, ale także chociażby do czytania książek, ale o tym powiem Wam więcej za chwilę. Drugi cel, którego nie udało mi się zrealizować, albo w którym czuję, że nie zrealizowałam się tak, jakbym tego chciała, to było więcej działać, a mniej gadać i narzekać. Niestety przez większość roku towarzyszyło mi narzekanie na wszystko, marudzenie na wszystko i żałuję, bo zagubiłam się gdzieś w tym momencie, gdzie byłam zawsze taką pozytywną i energiczną osobą, a w tym roku to gdzieś jakoś strasznie przepadło i nie wiem, co się działo. Muszę nad tym popracować i to bardzo, bo strasznie mnie to wkurza. Trzeci cel, awans lub nowe doświadczenia. I słuchajcie, udało mi się zrealizować ten punkt nawet podwójnie, bo tak naprawdę po pierwsze nowe doświadczenia miałam jeszcze na początku zeszłego roku, ponieważ ja ze swojego zespołu zostałam przeniesiona, a raczej połączona z innym zespołem. Co chwilę mi się zmieniały obowiązki, ja co chwilę robiłam coś innego, bardzo dużo się uczyłam, bardzo dużo robiłam, bardzo dużo pracowałam. Co prawda byłam też strasznie przemęczona, ale jakby zdobywałam wiedzę, uczyłam się, jakby zbierałam doświadczenie i to było super, ale jakby nie udało się jakby zdobyć awansu. Dla mnie awansem była zmiana pracy. Słuchajcie, zmieniłam pracę 1 lipca. Od 1 lipca nie pracuję już w Katowicach, tylko w Dąbrowie Górniczej. Mam blisko, jestem bardzo zadowolona z tej pracy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało dalej. Druga kategoria to zdrowie i to jest chyba najgorsza kategoria, jaką sobie po prostu wymyśliłam. Słuchajcie, pierwszy cel to były dalsze kontrole lekarskie. Ja w zeszłym roku, w 2017, miałam problem z zatokami. Ja ciągle byłam chora, ciągle miałam jakieś problemy. Byłam już raz w szpitalu, drugi raz w szpitalu i po prostu już stwierdziłam, że jak już będę miała nos naprawiony, co jakby cała hospitalizacja zakończyła się w styczniu 2018. Liczyłam, że już nic złego mi się w tym roku nie stanie i dalsze kontrole lekarskie chodziło o takie, wiecie, systematyczne jakieś badania, jakieś takie inne wizyty i tego typu sprawy. Ale zauważyłam, że nad tym celem krąży klątwa i jak tylko sobie zapiszę w celach, że chcę mieć dalsze kontrole lekarskie, to z roku na rok ląduję w szpitalu, bo coś mi się dzieje. I tak było też w tym roku, bo w maju rozerwałam sobie łąkotkę w kolanie i w październiku byłam operowana. Więc jakby drugi rok z rzędu wyznaczałam sobie dokładnie ten sam cel i znowu byłam w szpitalu. Więc jakby chyba w tym roku, w 2019 po prostu się tego celu pozbędę, a wpiszę to jako, wiecie, dbanie o zdrowie albo coś innego. W każdym razie, cóż,
cel zaliczony na plus, bo u lekarzy już dawno po prostu nie spędziłam tyle czasu, co w tym roku. Tutaj kolejne dwa cele były bardzo ambitne i totalnie mi nie wyszły. Pierwszy z nich, powrócić do sportu i uprawiać go regularnie, minimum raz w tygodniu, nie wypaliło. Po pierwsze dlatego, że w styczniu byłam po operacji nosa, tutaj zatok i w ogóle, więc miesiąc, dwa miesiące po zabiegu jakby nie ćwiczyłam, po pierwsze, bo wskazania lekarskie. Później trochę moja mama narzekała, żebym jednak nie ćwiczyła, bo jeszcze sobie coś naderwę. No a w maju zrobiłam sobie krzywdę z kolanem, więc jakby ćwiczenia odpadły w ogóle już praktycznie do końca roku. Więc jakby tak, bardzo, bardzo mi nie wyszedł ten cel. Natomiast drugi, który też mi nie wyszedł, to było mniej niezdrowego jedzenia i picia, maks 3 razy w miesiącu. I tu wchodziły wszystkie fast foody, czy to McDonald's, czy KFC, czy kebaby, czy pizzę, czy cokolwiek innego. To się totalnie nie udało, w szczególności, że ja przez ostatni miesiąc praktycznie dzień w dzień piłam tonę coli, co jest strasznie niezdrowe i nie powinnam tego robić, ale tak, miałam taką ochotę i piłam i po prostu, a w maku żarłam tyle, że sama się sobie wstydzę. Nie przyznam się Wam, ile razy to było w ciągu roku. Wiem, że mój rekord w miesiącu to chyba 9 albo 10 wizyt w tej knajpie. Więc tak, nie będziemy tego dalej tutaj rozgrzebywać. Te dwa cele mi nie wyszły, po prostu trudno, lecimy dalej. I ostatni cel w tej kategorii to było zadbać o dzienną rutynę pielęgnacyjną rano i wieczorem. Ponieważ jestem strasznym leniem kosmetycznym i pielęgnacyjnym jednocześnie i w sumie od połowy roku zaczęłam sobie robić taki tracker, który w sumie bardzo mi pomógł, jakby nie patrzeć. I wiecie, wypisałam sobie różne czynności, które chciałabym wykonywać w miarę regularnie. Na przykład, nie wiem, jakieś maseczki na twarz raz w tygodniu, peelingi i te sprawy. I sobie zaznaczałam, kiedy konkretne rzeczy robiłam. I to właśnie też, wracając do tej systematyczności i organizacji, przekładając tą organizację właśnie na inne sfery niż tylko praca i studia, poniekąd mi bardzo pomogło. Ta moja rutyna pielęgnacyjna, powiedzmy, jest znacznie lepsza niż była rok temu, więc jestem z niej bardzo zadowolona i to jest punkt, który mam na plus. Aczkolwiek wiem, że jeszcze bardzo dużo mi brakuje i bardzo dużo rzeczy chciałabym poprawić. Będziemy pracować nad tym w tym roku. Kategoria numer 3, rodzina i przyjaciele. Tutaj też mamy 4 cele. Pierwsze, częstsze spotkania z przyjaciółmi. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że częste spotkania z przyjaciółmi mieliśmy tylko z jedną parą, czyli z Madzią i z Grzesiem, którzy mieszkają tak naprawdę niedaleko, bo w tym samym mieście co my. I z nimi widywaliśmy się bardzo często i bardzo regularnie, z czego bardzo mocno się cieszę. Żałuję tylko, że tych częstych spotkań nie udało się zorganizować z naszymi przyjaciółmi z Łodzi. Jednak kilometry i odległość robią swoje, ale mam nadzieję, że w tym roku się to też poprawi. Z każdą parą naszą znajomych, a tych par jest 3, widujemy się tak naprawdę raz w roku, tak pi razy 2, tak się widzieliśmy też w tym roku. No i wiecie, dla mnie to trochę mało, dla nich zapewne też. Mam nadzieję, że to się zmieni w tym roku. Natomiast drugi cel, który zrealizowałam, z którego bardzo się cieszę, to pamiętać o każdych urodzinach i wysyłać kartki. I nie tylko w sumie kartki na urodziny udawało mi się wysłać, ale również kartki świąteczne, z czego bardzo się cieszę, bo wiem, że mnie na przykład sprawia ogromną radość dostanie kartki urodzinowej czy świątecznej, więc możliwe, że osoby, które dostały ode mnie te kartki, też się ucieszyły. Mam taką nadzieję. Dajcie znać, jeżeli dostaliście ode mnie kartki i się ucieszyliście. Kolejny niezrealizowany cel to chociaż jeden wyjazd, nawet krótki. Nie udało się tego totalnie zrealizować, nie było na to czasu, nie było na to pieniędzy, a wszystko jest związane z tym, że zaczęliśmy realizować kolejny cel, który się tutaj znajduje, czyli realizowanie marzeń i tutaj budowa domu. I jak mogliście sami zauważyć, przez cały rok publikowałam Wam znaczy przez cały rok to może za dużo powiedziane, bo budowa się zaczęła na przełomie marca i kwietnia, ale co miesiąc publikuję Wam vlogi budowlane z naszej budowy, która zaczęła się właśnie w 2018 roku i to jest to miejsce, to jest ten cel, w który wszystkie nasze fundusze, wszystkie nasze jakieś tam oszczędności, siły, energię i po prostu nastawienie, wszystko pakujemy tam i dlatego nawet jeden krótki wyjazd się nie udał. Chyba, że liczyć jakieś takie, wiecie, weekendowe wypady do Łodzi, do moich rodziców, ale dla mnie to nie jest jakby krótki, nawet wakacyjny wyjazd, tylko po prostu spędzenie czasu z rodziną. Może tak. No i raczej w tym roku też nigdzie nie pojedziemy. Nie wiem, kiedy ta budowa się skończy. Pewnie nigdy. Pieniądze były, pieniędzy nie ma. I ostatnia kategoria, kategoria 4, w której mamy aż 7 celów. Jest to kategoria zatytułowana YouTube i inne, ponieważ gdybym miała wszystkie
jakby rzeczy związane z tą kategorią tu wypisywać w tytule, to tytuł brzmiałby zbyt długo. Więc tutaj po pierwsze, oprócz Tuwa były książki i było kino i były wydarzenia okołoksiążkowe przede wszystkim. I pierwszym celem, który tu zrealizowałam, było czytać minimum jedną książkę miesięcznie. I to mi się w znakomity sposób udało, bo jakby tak popatrzeć na cały rok, bo oczywiście do tego też sobie zrobiłam tracker, ja w ogóle do wszystkiego w tym roku robiłam sobie tracker, w sensie w 2018, i wyszło na to, że średnio czytałam w miesiącu 4 książki, co jest mega dla mnie zadowalające, i tym samym udało mi się ukończyć drugi cel, który jest jakby dwuczęściowy, bo zakładał udział w challenge'u. Przeczytam w tym roku 52 książki i będę czytać 22 minuty dziennie, i to też uważam za zrealizowany cel, ponieważ przeczytałam 56 książek w tym roku, co w ogóle, gdy w styczniu myślałam, biorąc udział w tym challenge'u, nie ma nawet szans, żebym przeczytała tyle książek, bo rok temu przeczytałam ich, żeby Was nie skłamać, 20, to mówię, no to skoro w zeszłym roku przeczytałam 20, to jak teraz mam przeczytać 52? Ale słuchajcie, da się. I tak naprawdę w tym, żeby czytać dużo, pomógł mi właśnie ten drugi challenge, czyli że będę czytać 22 minuty dziennie, bo tak naprawdę nie było tak, że czytałam faktycznie codziennie, bo nie zawsze miałam na to czas, nie zawsze miałam siłę, nie zawsze miałam ochotę. Czasami zdarzały się kiepskie książki, do których mi się po prostu nie chciało wracać, więc robiłam sobie kilka dni przerwy, żeby odsapnąć, ale jak już siadałam, żeby czytać książkę, to najczęściej spędzałam nad nią minimum 22 minuty i dopiero później ją odkładałam. Czasami w te 22 minuty przeczytałam więcej stron, czasami mniej, wszystko zależało od książki, ale tak, starałam się, żeby zawsze spędzić nad jedną książką minimum 22 minuty, i mimo tego, że nie czytałam codziennie, bo zdarzały się takie tygodnie, że nie czytałam wcale, to i tak udało mi się przeczytać 56 książek i jestem z siebie naprawdę bardzo dumna. Kolejny cel to było chodzić do kina przynajmniej raz w miesiącu, i o ile pierwsza połowa roku była nawet taka całkiem spoko, bo byliśmy w kinie z Arturem praktycznie co miesiąc, w niektórych miesiącach nawet dwa razy, to kolejna połowa roku była już fatalna. Po pierwsze, bo czasami w kinach nie grali nic, na co chcielibyśmy iść, a tak naprawdę od października do grudnia, gdy ja byłam po operacji i tak naprawdę chodziłam o dwóch kulach i wchodzenie po schodach było dla mnie nierealne, a miejsca dla niepełnosprawnych w kinie, które są w pierwszym rzędzie i gdzieś totalnie z boku, mnie jakby nie satysfakcjonowały, to po prostu kino odpuściliśmy sobie po całości. Jest mi przykro, bo wiem, jak wiele fantastycznych filmów było w tym roku w kinie, a ja większości z nich nawet nie zobaczyłam, ale mam nadzieję, że to nadrobię w tym roku, w 2019, gdzieś tam na Netflixie, albo jak to wyjdzie na DVD, albo gdzieś tam jeszcze, a w tym roku postaram się zaprzeć i chodzić do kina troszkę częściej. I kolejny cel, z którego jestem dumna i który udało mi się zrealizować, to zaliczyć chociaż jedne targi książki, i wymieniłam sobie 4 miejsca, i żeby właśnie w jednym z nich, że tak powiem, być. I tutaj miałam Warszawę, Kraków, Łódź i Katowice, i udało mi się być tak naprawdę w dwóch tych miejscach, bo po pierwsze byłam na warszawskich targach książki razem z bestsellerkami, z Zuzą z Kulturalnej Szafy, z Another Pony, z Marysią Krasowską, z Pawłem z P42, więc było nas całkiem dużo, poznałam całą masę fantastycznych ludzi i tak się cieszę, że pojechałam, bo naprawdę to jest niesamowite wydarzenie, które polecam każdemu. Do Krakowa mi się już nie udało pojechać, do Łodzi też nie, ale byłam na śląskich targach książki, w 2 godziny 14 książek, relacja z tego wydarzenia, tak samo jak z warszawskich targów książki, gdzieś tu Wam będzie krążyć, więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, niesamowite przeżycia, niesamowita atmosfera, to jest wydarzenie, które polecam każdemu książkoholikowi, takiemu jak mnie, i naprawdę szykujcie wtedy 100 monet, bo one się rozchodzą, chwila, moment. Kolejnym celem w tej kategorii było zaliczyć jeszcze jedno dodatkowe wydarzenie, które nie byłoby związane z targami książki, i tego mi się nie udało zrealizować. Chodziło mi o jakieś wydarzenie, na przykład związane z targami,
budowlanymi, budowniczymi, targami jakiejś tam aranżacji wnętrz, na której kiedyś też byłam właśnie z kuzynką, z jej mężem i z Arturem. I to było coś fajnego, wiecie, można było zaczerpnąć trochę inspiracji i w ogóle. I myślałam, że może w tym roku też mi się na coś takiego około życiowego, nazwijmy to nie książkowego, ale jakiegoś takiego innego uda pojechać, ale nie. Nie było okazji, nie było czasu, nie było pieniędzy standardowo w tym roku w naszym wypadku. Ale kolejny cel, który mi się udało osiągnąć, a który wyznaczyłam sobie tak naprawdę bardzo bezpiecznie, to było osiągnąć 200 subskrypcji na kanale na YouTubie. Słuchajcie, mamy ich teraz prawie 477, jeżeli ostatnio sprawdzałam przed nagrywaniem tego filmu, więc jest ich znacznie więcej niż sobie zakładałam, bo przyznam Wam szczerze, że dopiero targi książki z bestsellerkami zmieniły jakby ilość subskrypcji, które miałam na kanale. I nie powiem, że jest mi przykro z tego powodu, bo naprawdę bardzo się cieszę, że ta nasza społeczność, ta moja społeczność, to kto mnie ogląda, że to tak się rozrosło w tak krótkim czasie. Ale słuchajcie, mój kanał będzie miał 3 lata w marcu i będzie miał dopiero 470 ileś subskrypcji, a są kanały, które po roku mają i 1000. Jakby nikomu nie zazdroszczę, nikomu nie będę jakichś takich rzeczy wypominać, bo jakby nie o to mi chodzi. Ale słuchajcie, po tych 3 latach, jestem tak niesamowicie dumna, że udało się stworzyć taką społeczność i że jest tyle osób, które chcą mnie oglądać, które patrzą na to, co robię i nawet gdzieś tam komentują i zostawiają kciuki w górę, to moje serducho tak mocno rośnie, że mam ochotę nagrywać więcej i więcej i więcej. I nawet jak mi się po prostu czasami coś nie uda, jakiś filmik Wam się nie spodoba, to za jakiś czas wejdzie na kanał coś, co ma znacznie więcej wyświetleń i bardziej Wam się podoba i jest wtedy super. Więc mam nadzieję, że w tym roku też mi się uda zorganizować te filmy tak, żeby Wam się podobały, ale do tego też mi będzie potrzebna Wasza pomoc, bo na razie sugeruję się wyświetleniami, ale chciałabym też poznać Waszą opinię. I ostatni cel na ten rok, na rok 2018, który sobie wyznaczyłam, to były krótsze filmy do 15 minut, czyli na YouTubie chciałam nagrywać filmy do 15 minut, i to mi się totalnie nie udało. Nie potrafię czasami krótko gadać, mimo tego, że chcę to montować krótko, to nie wychodzi. I naprawdę bardzo mocno się staram. Krótko podsumowując, miałam 18 celów do zrealizowania na 2018 rok. Zrealizowałam ich 10, więc ponad połowę. Powinnam być z siebie dumna i poniekąd jestem, bo te cele, które udało mi się zrealizować, w większości naprawdę napawają mnie wielką dumą i taką satysfakcją, która mnie nakręca do działania, ale wiem, że są też takie cele, które będę z roku na rok powtarzać i będzie mi ciężko przez nie przebrnąć, ale będę je sobie ustanawiać z roku na rok dokładnie w takiej samej formie, żeby pracować nad sobą jeszcze więcej i starać się jeszcze więcej i wierzę, że w końcu coś z tego wyjdzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzach, czy Wy też wyznaczacie sobie jakieś cele, czy robicie to aż tak szczegółowo jak ja, czy na przykład wyznaczacie sobie tylko jeden cel, a może nie robicie tego w ogóle. Ja przez wiele lat w ogóle nie miałam żadnych postanowień, nie miałam żadnych celów i też żyłam i też byłam zadowolona ze swojego życia. Więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie mojego kanału. Widzimy się wkrótce w kolejnym filmie, tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!